jakie prace możemy tutaj oglądać, jaki jest przekrój wiekowy, no, jakie techniki też wykorzystane zostały do stworzenia? Możemy oglądać prace wykonane przez uczniów i wychowanków Zespołu Pracowego Edukacyjnego w Olsztynie. Techniki są przeróżne, od prac malarskich, wyklejanek, wydzieranek i również innych form plastycznych. Ja powiem szczerze, nie do końca się na wszystkich znam, natomiast jestem pod ich ogromnym urokiem i tu nasi wychowankowie pokazali ogromny talent. Także przestrzał wiekowy jest od 3 roku życia do 24. Wiecie, to jest miesiąc, gdy bardzo dużo się mówi. Co powinniśmy mieć przede wszystkim na uwadze? Powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że wszyscy jesteśmy inni. I niepełnosprawność nie wyznacza żadnych granic, natomiast czasami powoduje, że te osoby, które są niepełnosprawne, mają pewne ograniczenia w życiu, nie tylko społecznym, czasem jest to nawet schody i różne bariery napotykają w życiu. Natomiast głęboko czują, mają swoje marzenia, swoje pasje i dziś chcemy o tym opowiedzieć, czyli wystawa Niebieską Myślą Malowana, mam nadzieję, że zostanie w Państwa sercach, ale również pokaże pewne zdolności osób z niepełnosprawnościami, nie tylko z autyzmem, bo mimo, że mówimy się... Pan prezydent Niedźwiedzi tam nawet zostały wystawy malowane Niebieską Myślą, nazywam się Bożena Chrystowska i tak się składa, że na naszej uczelni pełnię funkcję koordynatora do spraw wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pełnię tę funkcję od niedawna, ale Światowe Dni Świadomości Autyzmu obchodzone są na naszym uniwersytecie od 5 lat, z czego bardzo się cieszę. Współpracujemy z Biurem do Spraw Osób Niepełnosprawnych i organizujemy różne wydarzenia, żeby upowszechniać wiedzę na temat spektrum autyzmu, na temat zalet osób z autyzmem. Bardzo się cieszę, że nasze wydarzenia związane z obchodami Światowych Dni Świadomości Autyzmu otwiera tak wspaniała wystawa. Co prawda jeszcze nie miałam okazji obejrzeć wszystkich prac, ale mam nadzieję, że to wszystko przed nami. Wspaniała wystawa uczestników i uczniów Zespołu Placówek Edukacyjnych. Tak się składa, że nasze wspólne działania związane z upowszechnianiem wiedzy na temat autyzmu na uniwersytecie również zaczęły się w naszej wspólnej współpracy z Zespołem Placówek Edukacyjnych, kiedy to wspólnie organizowaliśmy w 2013 roku wydarzenia związane z taką akcją, która się nazywała Stacja Autyzm na UWM. I wówczas to był wernisaż prac ucznia Józka Budnego, ucznia wówczas wtedy Zespołu Placówek Edukacyjnych. Bardzo serdecznie witam. Cieszę się, że to się wydarza. Tutaj przede mną stoi pani Dorotka Filip, która również jest pracownikiem Biura do Spraw Osób Niepełnosprawnych i jest taką dobrą duszą i współpracujemy razem ze sobą, ażeby środowisko akademickie było przyjazne dla osób ze spektrum autyzmu. Bardzo serdecznie chciałabym powitać wszystkich gości, przede wszystkim artystów i uczniów ZPE. I chciałabym jeszcze oddać głos naszemu kolejnemu organizatorowi, tutaj tego przedsięwzięcia, pani dyrektor Biblioteki Głównej UWM, pani Skolastyce Barę. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie i od razu chciałam przeprosić za mój głos, bo niestety no piękna pogoda się zaczęła, ale ja jestem alergiczką i to słychać w moim głosie. Także witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie w murach Biblioteki Uniwersyteckiej. Jak już sama nazwa wskazuje, mimo że to jest biblioteka uniwersytecka, to nie sądźcie Państwo, że ona jest tylko dedykowana uniwersytetowi, czyli głównie pracownikom i studentom naszego uniwersytetu. Biblioteka jest otwarta dla wszystkich i dlatego my również, tutaj ze względu na to nawet, że Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych mieści się w naszej bibliotece, od lat współpracujemy z biurem i przyłączamy się zawsze do akcji, które niosą ze sobą jakieś przesłanie, mają szczytny cel. Dlatego też również przyłączyliśmy się tutaj i umożliwiliśmy Państwu wystawienie swoich prac w przestrzeni tej biblioteki tutaj na antresoli. Jak widzicie Państwo, no tutaj w tej przestrzeni są wystawiane różne prace.
W tej chwili gościmy pracę Państwa. Po tamtej stronie są wystawione prace studentów naszego Uniwersytetu z Wydziału Sztuki. To jest wernisaż, to są prace z wernisażu poplenerowy także. Pani Rosa mi to powiedziała, zapomniałam słowa. Wernisaż poplenerowy. Także gościmy tutaj nie tylko właśnie pracę studentów, pracowników naszego uniwersytetu, ale również i absolwentów, osoby zrzeszone i niezrzeszone. Miło jest nam zawsze Państwa gościć i tak jak już tutaj wcześniej wspomniałam, współpracujemy z Biurem do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zawsze w okresie Tygodnia Bibliotek, który jest w maju, również jedno wydarzenie jest zawsze dedykowane osobom niepełnosprawnym i tutaj też tej akcji wspiera nas bardzo Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Ja już miałam okazję zapoznać się ze wszystkimi pracami Państwa, ponieważ te prace już wiszą w bibliotece od piątku i szczerze powiem, że jestem pod wrażeniem technik wykonania tych prac i jakości tych prac. Naprawdę to są prace na bardzo wysokim poziomie. Prace no, wykonywane różnymi metodami. Tutaj są właśnie i rysunek, i malarstwo, i metaloplastyka, i rzeźba. Także naprawdę gratuluję Państwu pięknych prac i myślę, że to będzie wspaniała okazja do tego, żeby nasi studenci, którzy tutaj przybywają, zdobywać wiedzę do tej biblioteki, będą również mieli okazję te prace podziwiać, bo wystawa będzie czynna do końca kwietnia i też to jest do 24 kwietnia.